Jest taka, to była krótka historyjka. 55415 odjazd. Aha. Sam sobie napisałem na czacie S plus S. Nie wiem, czemu to miało służyć. Wypadkowo. Też wam się na Podlądzie czytało. Ten Podląd jest dosyć bardzo opóźniony z tym, co ja w ogóle dostałem. Ten OBS jakoś przechwytywaniem czatu bardzo wolno działa. Otóż 7 z powrotem do OBS. Nie, 3. Jestem ciekawy, że nie było w tych ustawieniach. Myślę, że jakoś idzie tam, nie wiem, o później zmienić na coś, ale niestety nie ma takiej możliwości. Nie wolałem się sprawdzić, dowiedzieć się. To na tym nie będzie się ciekawe, bo... Nie. Nothing to start.
godziny i 33 mocno, więc tam to pewnie jeszcze zrobię. Ty tylko przychodzisz, mnie Norwercie, i pytaj się zawsze, co tam. To mi się zawsze podoba. Może to ktoś inny lubi się od siebie napisał na tym czasie coś takiego, wiesz, ciekawego. Coś, co im przeczytać, coś, wiesz, z zaciekawieniem. Coś innego niż tylko to, co ja mówię, wiesz. Z tymi pytaniem, co tam. Za bardzo transmisji na żywo nie urozmaicisz, ani odcinków także. Masz coś ode mnie. Czemu ja mam do ci głos? Gadam normalnie. Wieczór przyszedł, a zawsze wieczorem mam inny głos i nie włączał. Może to zauważyliście, że jak nie robię odcinki, mam inny głos, a przy transmisji na żywo też mam inny głos. No i zależy też o której godzinie jest od transmisja na żywo, czy to co teraz może brzmieć trochę inaczej. Ja mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza w oglądaniu. Mimo, że wiesz, ile jest zbudowane tym, że mam trochę panienia w tej sięgatuli, bo nie wiem, okna jest otwarty, a tym momencie 70% procesorów. W życiu to z 3 razy jechałem pociągiem. I to było spoko, ale poza tym to lipa w podłowie. No dobrze, panie Norbercie, po przeczytaniu to, ale lekko z tym głosem ostatnio nie mam takiej umiejętności w pewnym sensie. Głośno, zależy jakim pociągiem jechałeś, jak jechałeś oczywiście, ale i ostatnim filmem, to tam zawsze było głośno, więc nic nowego. W życiu nie zmieniłeś się tak powiedział. Intercity, no jeśli chodzi o Express, One Express Intercity, Express Intercity Premium, ewentualnie D160, D140, on to cichnie pociągi, naprawdę miło się jedzie nawet. Nie słyszysz tego, że jedziesz, a na pewno nie czujesz. Jeśli chodzi o przyspieszanie i tak dalej, nie odczujesz żadnych, nie wiem, niedogodności. Jeszcze w starszych pociągach, w starszych wagonach, jakbyś trafił na starsze wagony, też są pojęcia, kamuje pociąg, to słychać te wszystkie hamulce i nie wiadomo, to już nie cały wagon, naprawdę jest spokojna i cicha atmosfera. No dobrze. Więc to wyjaśnię, czekam kolejny komentarz, coś ciekawego na czacie poproszę. I starszy pociąg. Nie wiem, jakiś tam parowóz na pewno. Nie wiem, jakiś tam sterlingi, czy tam nie wiem, co to było. Tylko nie wiem, w których to latach 50. to prowadzono, 1850. O tym mówię. Stare były pociągnięte. Kiedy pierwsze pociągi wyprodukowali? W 1850 czy 1800 roku? Nie wiem, ale jakoś tam dawno tam. Nie wiem, kiedy w ogóle zaczęło się tak. Ale i łatwiej. Nie wiem, hiperloopy to chyba zaczęli produkować te hiperloopy. Nie wiem, pamiętam, czy się do mnie wzięli, czy się do mnie nie wzięli. No chyba majowe są najnowsze, tak mi się wydaje.
kolej magnetyczną i tak dalej, do punktu wszystkich topowych, tam nie wiem, prędkością i tak dalej, do punktu jedną godzinę, jeżeli mi się wydaje, że to jest nowoczesna technologia. No w sumie, nie wiem, co pociągi teraz, na pewno w Japonii są jakieś lepsze, czy tam w Chinach. Podobają mi te gdzie komputleczcy, czyli na przykład te żewe takie. Powiem ci, te żewe to jest pociąg normalnie pierwszy klas. Te żewe. No już nie wiem, po tym, bo to będą 250 co najmniej to stopnie. Jeśli chodzi o lokomotywy, to miasta. Nie wiem, 45. Pytarze. Minuty przed czasem, nie wiem, jak się chce. No, to może wyjemy pociąg. To nie, jak tutaj zamykam te drzwi, to już automat się tym zajmuje. To ciekawe, ciekawe, jeszcze się dzieje. Mmm,
Który jest chybny do odjazdu? 55415, odjazd. Podejrzewam, to że chodzę. Macierzewy, dopiero za macierzewy. Maraton maszyny. Wszystkie wagony, 6 wagonów się zmieściło, a teraz nie zmieścił się. 7 mi się już nie zmieścił.
No, muzyka się skończy. Elektryczną, która tam napędza, tam jakieś tam silniki akcyjne, które napędzają koła i tak dalej, więc to, że mamy tutaj, nie wiem, obrotów, jakieś tam, nie wiem, duże ilości, nie wiem, wskazania, że nie mam potem obrotów, tylko do życia pani widzicie literami, tak? I się do nie pamiętam. Rozłożony w czasie, że to jest tam 0,2%. Dobra, że nie powinno tam utrudniać się od nadania nisko. Nie mam takiej nadziei. Thank you.
30 będzie. Oczekiwania 3 sekundy, idealny moment na krótką przerwę techniczną dla mnie.